rachunków nawet do 10% ludzi z autyzmem ma takie nadzwyczajne zdolności, najczęściej muzyczne, matematyczne lub plastyczne. Nie zmienia to faktu, że tacy geniusze nierzadko potrzebują pomocy w codziennym życiu. Autyzm jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń rozwojowych. Kluczowa w leczeniu jest diagnoza postawiona we wczesnym dzieciństwie i intensywna terapia. Dzieło Stephena Wiltshire będzie można oglądać od jutra w słynnym wieżowcu w BBWA Vancomer w Mexico City. Rafał Motkiw, Polskie Radio. Dziś w nocy przedstawiamy wskazówki z godziny 3:00 na 2:00. Ministerstwo Rozwoju przygotowało nowe rozporządzenie dotyczące zmiany czasu, które ma obowiązywać do końca 2021 roku. Według dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju, Anny Sanczak-Kunek, nie ma dokładnych badań na temat kosztów zmiany czasu. Takim podstawowym argumentem przemawiającym za zmianą czasu jest lepsze wykorzystanie naturalnego światła słonecznego. Rzeczywiście cały czas pojawiają się argumenty zwolenników zmiany czasu, jak też zdecydowanych przeciwników. Nie ma żadnych badań, które wskazywały, które przemawiałyby albo za odstąpieniem od zmiany czasu na czas letni, albo przeciwnych. Rozmówczyni Informacyjnej Agencji Radiowej przyznali jednak, że są badania na temat wpływu na ludzkie samopoczucie. Takie argumenty też się pojawiają, że zmiana czasu może negatywnie oddziaływać na zdrowie. Niektórzy ludzie twierdzą, że odczuwają skutki zmiany czasu. Akurat takie badania w Unii Europejskiej były przeprowadzone. Są to badania z 2007 roku i akurat wynikało z nich tak, że skutki zmiany czasu są krótkotrwałe i nie oddziaływują na zdrowie człowieka. Badań przeciwnych nie mamy. To według raportu przygotowanego dla Unii Europejskiej przez firmę ICF International w 2014 roku 76% Europejczyków jest niezadowolonych ze zmiany czasu. Dzisiaj pochmurno i deszczowo, a miejscem także śnieg. Na północnym wschodzie możliwe słabe burze. Temperatura od 7 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie i nad morzem. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Saturn radzi, myśl technologicznie. Rozdajemy frugo mocno-owocowe. Półpodkurzec Philips Power Pro Aquas w jednym za 1599 zł i odbierz 105 butelek frugo. Saturn technologia tak ma. Przepuszczcie mi zapoznanie, nie ma tabletki dołączonej do opakowania, bo nie skończycie zegarze lub farmaceuta. Uwierzcie, jak nie masz nic stosowania, zagraża swojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest to Valerin Max. Na odenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką krzuka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w pociągu. Wskazania. Łagodne ciało napięcia nerwowego i poczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Już teraz superkumulacja w Lotto 11 milionów złotych. Graj w superkumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Wyciągnij tu Napoleona. W hipermarketach Carrefour panować mają jakość i miejsce. Włosy zakrzeszone jakość. Motory Carrefour ma być na 26,99 kg. Paczka 4,49 za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku. To wszystko dla ciebie. Można go wyłączyć. Będzie można przesyłać Nord Streamem, a następnie opalem. Na zegarze 17:07 słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Ja się wybudziłam, nie? To w związku
życia przy ciągłości Może to jest chyba najważniejsze, że ta ustawa jest ciągle potrzebna, ale nie sam fakt jej uchwalenia, tylko to, co będzie w niej uregulowane. Na pewno trzeba, to jest takie okropne słowo, odwalutować te w sumie niewalutowe kredyty. I co do tego jesteśmy wszyscy zgodni. A ja to... Nie. Wiemy, że tu mamy do czynienia z takim jakimś węzłem gordyjskim, który już został jakby jeszcze dodatkowo zasupłany, takie słowo, które jest bardzo dość używane. Bo wiemy, że banki, można powiedzieć, czy banki wszystkie, no te, które są w to zaangażowane, w sumie to są cztery banki, stworzyły bardzo ważne takie fakty świadomościowe, fakty medialne, które stoją na przeszkodzie rozwiązania tego problemu, no bo one walczą o swoje interesy. To ja podpowiem, jakie to są argumenty, bo rzeczywiście można bardzo często usłyszeć. Ale poczekajcie, jak tracisz przytomność rzeczywistością, rozumiesz? To jest po prostu chwila, rozumiesz? Teraz płaczę. Dlaczego mamy spłacać kredyty frankowe, a nie będziemy pomagać tym, którzy na przykład od lat tak samo mężczyźni spłacają kredyty zaciągnięte z ubóstwa. Po pierwsze są to argumenty nieprawdziwe co do faktów, bo nikt nie będzie za kredytobiorców owych kredytów zwanych popularnie frankowymi cokolwiek spłacać. To jest właśnie przykład tej złej, w zasadzie najoględniej mówiąc nieuczciwej narracji. Żadna ustawa, zresztą nie ma nawet takiego tytułu, ani nawet takiego tematu. Jak są przywiązani do materializmu. Nie będzie przerzucać na innych niż sprawcy, a sprawcami są banki, ciężaru rozwiązania tego problemu. Kto nienależnie uzyskał korzyść kosztem klienta, to taka zasada łacińska, na której zbudowana jest nasza cywilizacja od 2000 lat, ma to obowiązek zwrócić. No nawet niezależnie od tego, czy jest lobbystą, a gdzie jest potężna, a druga, drugie pytanie, dlaczego mamy nie pomagać, znaczy bo nic sobie nie pomagamy, tylko szybciej rozwiązujemy ten problem, bo to słowo pomoc też jest nieprawdziwe. No, oczywiście, że trzeba rozwiązywać, znaczy usuwać zło, które banki stworzyły. Banki stworzyły nie tylko w Polsce. W Polsce to jest jakiś dziwny temat trudnej dyskusji. Wiemy, że źródłem zła kryzysu, który wybuchł tak zwanego kryzysu finansowego, to jest banki. To są fakty bezsporne. Jeżeli komuś daje za dużo władzy, no to zawsze on tą władzę wykorzysta przeciwko sobie i przy okazji szkodząc innym. No to jeszcze jeden argument. Jeżeli rzeczywiście parlament przegłosuje bardziej radykalną inwestycję, tą, za którą między innymi stoi albo Kukiz 15, albo też jakieś ilość Platforma Obywatelska, to już Kukiz 15 dużo bardziej wspomaga tzw. frankowiczów, no to banki po prostu tego ciężaru mogą nie unieść, a to będzie oczywiście w bardzo prosty sposób negatywnie przekładać się na kondycję naszej gospodarki, no i tak dalej, i tak dalej. To jest nieprawda. Z programu Morawieckiego, chodzi o to. Też nieprawda. Bardzo niedawno osoba jak najbardziej wiarygodna i raczej nie entuzjasta rozwiązania ustawowego tego problemu, czyli pan prezes Belka na konferencji naukowej w zeszłym tygodniu powiedział, można mu wierzyć, że banki w Polsce należą do najlepiej skapitalizowanych. Tak, jeszcze tylko lepiej, dużo lepiej skapitalizowanych niż banki całej starej Europy, ponieważ tylko banki serbskie są lepiej skapitalizowane, aż to niewielki kraj. Ważne, że ich kondycja jest sam, bo powiedział, wyśmienita. Dlatego zacząłem od tego przypomnienia owej tezy, żeby jeszcze przejść do drugiej.
Miałem publiczny spór, co można obejrzeć, z głównym reprezentantem tego lobby bankowego, prezesem Związku Banków Polskich. Było to po publicznej telewizji, można to zobaczyć. Zadałem dyskusja polegała na tym, skąd się wzięły te kwoty, te owe straty, na czym one polegają. Mój interlokutor, sam szacunkiem z każdego, z którym rozmawiam, nie potrafił tego wyjaśnić. Pan nawet nie znał żadnego projektu ustawy. On się wiedział bardzo dobrze, że jakiś ten ustawa wywoła określony skutek. Natomiast kiedy zacząłem pytać, o którą projekt chodzi, to mówił o dacie, gdzie jest automatyczne przewalutowanie, a w żadnym projekcie nie ma automatycznego przewalutowania. Zatem to kluczowe pytanie, że to nie tylko ja. Kto wymyślił te kwoty? No to ankieta wysłana przez zainteresowanych. Jest oczywiście pakta sub servanda, czyli umów trzeba dotrzymywać, a drugi to jest rebus sic stantibus, czyli jeżeli zmieniają się w sposób istotny warunki zawarcia umowy, to nasza kultura wykształciła właśnie ową regułę, że tę umowę wtedy się nie dotrzymuje. To jest bardzo ważne do rebus sic stantibus, jeśli chodzi o zasady, czyli nie mamy tylko jednej reguły, tylko mamy regułę bardzo istotny wyjątek. Natomiast co do samego sądu, przecież nawet już Sąd Najwyższy, czyli już sąd, koniec procedury 8 września orzekł w tej sprawie, że umowa, która jest sprzeczna z prawem, nie wiąże w części, nie wiąże w całości, czy tylko w części, której jest sprzeczna. Przecież spór dotyczył właśnie owej klauzuli denominacyjnej, która polega na tym, że nie wiadomo, kto decyduje o długu ciążącym, który ciąży na kredytobiorcy. Jeżeli o tym długu decyduje jedna strona, bo to nie jest umowa, tylko skandal. W naszej kulturze nie ma czegoś takiego. Umowa, która powoduje, że ja ci ustalę, ile będziesz dłużny, jest umową z gruntu rzeczy nieważnych. Jeżeli te fakty są powszechnie znane, Moi klienci by zgłosili zroszczenia o zwrot części pieniędzy, to ja bym nigdy nie wykazał jako zyski, tylko właśnie jako kwoty, które są potencjalnie do zwrotu. O sposobach na rozwiązanie problemu tzw. frankowiczów mówił profesor Witold Mazurski. Ale to wykazał. Dobrze, jeśli temat, porozmawiamy teraz o literaturze. W naszym studiu to Marcin Darmo, Ośrodek Kultury Francuskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. O kulturze francuskiej porozmawiamy, a właściwie o jednym z najbardziej znanych, a być może najbardziej znanym aktualnie pisarzu francuskim. O pisarzu, w odniesieniu do którego stosuje się określenie typu oryginalny, niepokojny, bezkompromisowy i tak dalej. Ten człowiek, Michel Houellebecq, właśnie
dopiero co ukazała się kolejna książka, Interwencje 2. Zanim porozmawiamy o tym, co znalazło się we wspomnianej książce, zacznijmy od samej postaci. Zastanawiam się, na ile Houellebecq jest tak znany, jak jest, czyli na ile jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych pisarzy, dlatego że tworzy znakomite książki, a na ile dlatego, że dużo się o nim mówi w związku z różnymi jego wypowiedziami. No, bardzo dobrze, że pan redaktor tak zaczyna kontrowersyjnie, bo ja też mam ochotę zacząć kontrowersyjnie od mało kontrowersyjnej opinii, która od jakiegoś czasu próbuje obronić, że Michel Houellebecq nie jest wykaszyń i zablokuj numer. Michel Houellebecq, tak na dobrą sprawę, jest pisarzem wielkich tematów, co go odróżnia od całej linii wielkich pisarzy francuskich XX wieku, jak Proust, którego nie lubię z widziadem. Pamiętam, Houellebecq jest pisarzem obdarzonym niezwykle czułym uchem socjologicznym. Znaczy, on wie, co jest ważne w społeczeństwie, o czym się dyskutuje w społeczeństwach aktualnych, znaczy po nowoczesnych, mówiąc i potrafi to pokazywać, jak nikt inny, tak? Jest jeszcze inna rzecz, która kolejny element, który stwarza Houellebecqa jako pisarza istotnego, to jest to, że on jeszcze potrafi pornografią zaskakiwać. Mało pisarzy jest dzisiaj, którzy potrafią zaskakiwać pornografią. Nie tylko pisarzy. W roku 2016 rzeczywiście to wydaje się być zadaniem bardzo trudnym. Za chwilę porozmawiamy o jego czułym słuchu. Jeszcze jedno pytanie a propos, już może nie stylu, ale samego przekazu Houellebecqa. Wspomniał pan, że to nie jest wielki pisarz, to nie jest wielki stylista, pańskim zdaniem, ale może w takim razie jest pisarzem wiarygodnym. Pan mówił, że... O, dobrze, ależ mi pan zadał pytanie. To znaczy, wiarygodnym na pewno pod tym względem, że jest to człowiek bardzo gruntownie wykształcony. On jest agronomem z wykształcenia. Dla anegdoty warto wspomnieć, że w 1976 roku spędził w Polsce parę ładnych miesięcy, że się uczył technik hodowania ziemniaków. Zna się na fizyce kwantowej. To, o czym pisze o fizyce kwantowej, jest jak najbardziej wiedzą zaktualizowaną. Stąd cząstki elementarne, stąd zresztą on się do tego przyznaje, że on jest wielkim adoratorem fizyki kwanta, mówiące o pozytywizmie, wychwalające technikę i tą przyszłość taką techniczną. On się na tym zna. Jest on wiarygodny, jeśli chodzi o jego wiedzę, powiedzmy, socjologiczną. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Po takich długich rozwinięciach fabularnych w jego książkach bardzo często są takie rzuty socjologiczne. On przerywa akcje, przerywa jakiś dialog. Robi coś w rodzaju interwencji, o której pan wspomniał na początku naszej rozmowy. Coś w rodzaju jakiejś publicystyki socjologicznej. Tak. I ona jest wiarygodna, moim zdaniem, ale wiarygodna, jeśli chodzi o jeden stan, albo jedną warstwę, albo mówiąc modnie dzisiaj, w stosunku do jednej klasy, do klasy średniej. Tak, to on jest wiarygodny. On opisuje francuską klasę średnią. Lęki tej klasy, aspiracje tej klasy i zadaje kłam temu, że klasy średnie są gwarantami stabilności politycznej. One są o wiele bardziej wywrotowe, niż nam się wydaje. Ja się zacząłem zajmować się Houellebecqiem parę ładnych lat temu, kiedy zacząłem studiować socjologię i mawiano nam,
młodym socjologom, że na początku lat 90. taki nowy, bardzo socjolog Edmund Mokrzycki, który powiedział, że okej, mamy lata 90. potrzebujemy klas średnich, tak? Ten dychotomiczny układ społeczeństwa, jaki był przed 89. trzeba przełamać właśnie taką klasą średnią, która jest gwarantem stabilności politycznej z jednej strony, a z drugiej strony jest otwarta na innowacje społeczne, tak? Na zmiany obyczajowe. W związku z czym ta klasa średnia jest niezwykle ważna. Natomiast Welbeck, tu jest bardzo ciekawy wątek jego twórczości, pokazuje sposób, w jaki te klasy średnie się załamują. Załamują fizycznie, załamują mentalnie, załamują się nawet egzystencjalnie. Szukając jakichś nowinek, one się zakałapuczkają, one się gubią w tych poszukiwaniach, tak? To zatem klasy średnie, to jest ostatnia rzecz związana z klasami średnimi, one się nie wiążą ze wspólnotą, prawda? Żyjemy w kulturze indywidualistycznej, tak? Każdy samemu sobie rzepkę skrobie. Klasy średnie nie są zainteresowane solidarnością społeczną. Dlatego pokazuje się ten wielki błąd, tak? Naciskanie na te klasy średnie, na istnienie klas średnich jest błędem. Nie pytałem o tę wiarygodność, bo jest kilka takich momentów w jego twórczości, czy w ogóle w jego postawie artystycznej, które mnie dają do myślenia, bo w momencie, kiedy on sam stwierdza na własny temat, że siebie nie lubi, że jest brzydki i tego nie zaakceptował po prostu, nie ma z tym żadnego problemu i z tym swoim zrozumieniem przygody własnej się obnosi, to mnie to nie przekonuje, bo w momencie, kiedy to oczywiście jest najbardziej znany jego wypowiedzi, krytykuje i samo uważa, że jest to jedna z najgłupszych wersji, a kilka naście lat później, przy okazji prac nad inną książką, czy już nad uległością, stwierdza, że ten Kolan w zasadzie aż tak zły nie jest, o czym się przekonał, kiedy zaczął go czytać, to też się zastanawiam, na ile to jest poza, na ile to jest, a może inaczej, może to nie jest poza, może to jest badanie gruntu, może to jest badanie granic politycznej poprawności, badanie granic klasy średniej, o której pan wspomina przed momentem. Jest dużo prawdy w tym, co pan mówi, ale no, to jest też przywilej artysty, tak? On musi mieć prawdę, tak? On destyluje rzeczywistość po swojemu i to, co z tym zrobimy, to jest nasza sprawa. Natomiast powiem panu szczerze, że nie jestem zwolennikiem takiego gmerania w biografii Welbecka. Ja czytałem tą książkę, która została przetłumaczona i wydana w wydawnictwie literackim. Moja pamięć nie zawodzi. Książka o Denisa de Montiona, o kłamstwach rzekomych Welbecka. Welbeck kłamie na temat daty swoich urodzin. Welbeck kłamie, jeśli chodzi o stosunki z matką. Welbeck kłamie, robiąc siebie jakiegoś takiego bohatera współczesności, że on przez rok leczył się na depresję w azylu psychiatrycznym. No ale na Boga, to każdy pisarz tak na dobrą sprawę kreuje sam siebie. No mamy wielkie postaci typu Hemingway, tak, który opowiadał o swoich wielkich karierach bokserskich. I się okazuje, że to nie do końca było prawdą. Tak, to mnie nie interesuje, szczerze powiedziawszy. Przepraszam, że Łagot nie chce być prezydentem Francji, jak dotąd przynajmniej, więc to, co mówi na temat daty swoich urodzin, czy jakie relacje łączą go z matką, to nie jest aż tak istotna sprawa w tym kontekście. To jest też znak naszych czasów, tak, co się kryje za tym dziełem, tak, jaka osoba się kryje za tym dziełem. Jak się pogmera w życiorysie Welbecka i sądzę, że jego to boli, no to rzeczywiście jest jedna dominanta i ona, znajdujemy ją również w jego książkach. To jest takie znudzenie, tak? Znudzenie egzystencji, znudzenie tym wszystkim, co nas otacza, ten człowiek hipermarketu, o którym on bardzo często pisze, tak? Zupełnie anonimowy i pcha swój wózek. Chodzi o to, żeby zrobić dobre zakupy po prostu. Żeby zrobić dobre zakupy, on miewa takie liryczne, długie pasaże, na przykład
nawet Na pewno ta jego ostatnia książka, nie mówię tutaj o ostatnio wydanej z wydawnictwa Literacki Interwencja, bo to są teksty publicystyczne, ale ostatnia jego książka fabularna, Uległość. Wszyscy się skupiali na tych elementach politycznych, na tych elementach związanych z islamem, że Francuska Republika się będzie zmieniała w Republikę Islamską, ale nikt nie zwrócił uwagi, że jest to książka bardzo głęboka o nieudanej konwersji. Łebek mówi, ja chcę zostać katolikiem, tylko ja nie potrafię zostać katolikiem. I do tego wątku będziemy już za kilka minut. Dr Marcin Darmas jest naszym gościem, ośrodek kultury francuskiej. Za chwilę się dalsze. Autopromocja. Program oraz Instytut Kultury Węgierskiej w Warszawie zapraszają na koncert zespołu Buda Hozbe 6 listopada. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, godzina 19. Transmisja na antenie programu drugiego oraz na stronie Dwojka Polski Radio. Koncert organizowany jest z okazji Roku Kultury Węgierskiej w Polsce. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Adrianna Calińska-Czarnicka, zapraszam. Policja odnotowała pogorszenie statystyk wypadków drogowych. Przez pierwsze 10 miesięcy doszło do ponad 600 wypadków więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Było o przeszło 90 więcej zabitych na drogach, a rannych o ponad 700. Do 2 listopada trwa policyjna akcja Znicz. Więcej patroli można spotkać wokół cmentarzy i na głównych trasach w kraju. Powody śmiertelnych wypadków wciąż są takie same, mówi inspektor Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Do tych wypadków drogowych najczęściej dochodzi podczas pięknej pogody, podczas dobrych warunków atmosferycznych, na prostych odcinkach drogi. Główną przyczyną wypadków drogowych jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, jazda z nadmierną prędkością niedostosowaną do warunków drogowych, a także nieprawidłowe wyprzedzanie. Z policyjnych statystyk wynika, że od początku roku do 25 października w 27 tysiącach wypadków drogowych zginęło 2407 osób, a 33 tysiące zostało rannych. Na Starych Powązkach w Warszawie trwa 42. kwesta Ratujmy Zabytki Powązek. Zebrane środki przeznaczone zostaną na renowację kaplic i grobowców w Alei Katakumbowej. W najbliższych dniach w zbiórce pieniędzy na odrestaurowanie jednej z najważniejszych nekropolii wezmą udział znani aktorzy teatralni i filmowi. Wśród kwestujących wolontariuszy jest również m.in. młodzież oraz przedstawiciele kolei. Na ratowanie zabytków powązek.
Dziękujemy. Aleksandra Wesołowska. Trochę przeszkadza nam dzisiaj deszcz, ale staramy się tutaj nie schodzić po sterunku i kwestujemy, zbieramy pieniądze. Coraz więcej ludzi faktycznie podchodzi, uśmiecha się, wrzuca pieniądze. Dzisiaj to jest pierwszy dzień, będziemy tutaj jeszcze jutro i będziemy też we wtorek. Bardzo serdecznie zapraszamy. Lat 70. jak zaczynały się kwestie. Wątek, nie jestem z Warszawy, ale staram się wspierać. Marcin Świcicki, przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki na Starym i Nowym Skali imienia Jerzego Waldorfa. Aura minie straszna, bywało gorzej. Dzisiaj mamy ciężką sytuację, ale tylko chwilami, bo opady są przelotne. Przesujemy na Aleję Katakumbową, tam jest 87 nagrobków, jedna kaplica. Marek Moczulski, Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Cieszymy się, bo tutaj w tej Alei Katakumbowej jeszcze kilku kolejarzy ważnych leży, także te groby też będą odrestaurowane. Zbiórkę prowadzi Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami. Współfinansuje go Miasto Stołeczne Warszawa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki na renowację nekropolii pochodzą również od prywatnych darczyńców. 7. American Film Festival dobiega końca. W weekend we Wrocławiu ostatnie festiwalowe projekcje. Na zamknięcie pokażemy Medycin Toma Forda, Zwierzęta Nocy, opowieść o sile sztuki. Mówi dyrektor artystyczna festiwalu Urszula Śniegowska. Jake Gyllenhaal. Para małżeńska, która powraca za pośrednictwem literatury, za pośrednictwem książki, którą bohater Gyllenhaala napisał i przesłał swojej byłej żonie. Powraca we wspomnieniach do czasów spędzonych na nim. Do zamknięcia festiwalu wręczenie nagród. Pokaz filmu Toma Forda jutro o 19:00 w kinie Nowe Horyzonty. Słowa wszystko. A tymczasem na zegarze 17:34. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu dr Marcin Darmas, Ośrodek Kultury Francuskiej. Raz jeszcze dzień dobry. Dobrze, rozmawiamy o literaturze, o twórczości Michela Uelbecka, który w swoich książkach pisze m.in. tak. W łonie gatunku społecznego jednostka jest zaledwie przelotną pozycją. To cytat z książki Mapa i Terytorium. Natomiast w książce Platforma pojawia się takie zdanie. Wszystko może nas spotkać w życiu, przede wszystkim zaś nic. Z kolei powieści Cząstki elementarne czytamy m.in. Czas to banalna tajemnica. Nasz gość, dr Darma, stwierdzi, że Michel Houellebecq wielkim stylistą nie jest. Jestem skłonny się z tym zgodzić. Ale z drugiej strony porusza umysły serca Francuzów przede wszystkim, ale nie tylko. No to na pewno. Pisanicielką literaturoznawstwa francuskiego z francuską. Mówiąc o swojej fascynacji związaną z Houellebecqiem i z Celinem, powiedziała, że ma w takim razie typowy gust do francuskiej klasy średniej. Że taki podstawowy pan Boyd nie czyta zwykle nic oprócz gali. Gali, kiedy siedzi w kolejce do dentysty, a w domu czyta albo Houellebecqa, albo Celina. Więc traktuje to jako istotnego w takim razie. Jako socjolog uważam, że jest to ważne, na pewno. Czy to uwielbienie może wynika, czy ta fascynacja wynika być może z faktu, że on mówi to, co wielu chciałoby powiedzieć, ale z takich czy innych względów tego nie robi. No, na pewno literatura jest takim wentylem. Nie ulega żadnej wątpliwości ze względu na poprawność polityczną, o której często się mówi, że jest to pułapka Europy Zachodniej. Rzeczywiście Houellebecq mówi rzeczy niewygodne, to nie ulega żadnej wątpliwości. Podejmuje takie tematy jak islamizacja czy parametryzacja, trudne słowo, samego człowieka. Tak? On redukuje człowieka do paru parametrów, to zwykle parametrów seksualnych, albo się jest przystojnym, wysokim mężczyzną, i on w szczątkach elementarnych, proszę zwrócić uwagę, mówi, że zwykle tym wysokim, przystojnym, obdarzonym przez naturę genitaliami jest murzyn, a nie biały człowiek. Tak? To jest zwykle kontrowersyjna. Postacie
Welbecka często są rasistami, tak? W Platformie to się zwróci uwagę, z jaką nienawiścią mówi bohater o tych islamistach, tak? Że oni porwali się na miłość. Przypominam całym słuchaczom, że Platforma kończy się krwawym zamachem terrorystycznym na drugiej półkuli, gdzie bohater główny traci jedyną swoją miłość, tak? Z jaką nienawiścią mówi o całej tej przeklętej rasie, która mu zabiera miłość. Ale on pokazuje w tym cytacie, w jednym z tych cytatów, które tam przytoczył, rzeczywiście pokazuje pustkę, tak? Pustkę człowieka współczesnego. I bardzo ciekawy jest odległość właśnie z tego punktu widzenia, że współczesnemu człowiekowi się wydaje, że może pójść do kościoła, tak jak się idzie do supermarketu i się wybiera swój produkt, tak? Który jest dla niego najłatwiejszy, najbardziej przyprawialny, który kosztuje najmniej, tak? Najmniej rzeczy. I on może mieć sobie taką kategorię, tak? Z czasem ta umowość jest taka sztuczna, powiedzmy, tak? Otóż to, że wartości czy uczucia można sobie kupić, nie może inaczej, kultura sprawia, że my mamy takie wyobrażenie, że można sobie to wszystko kupić. Tak, tak. Proszę zwrócić uwagę, jest taka niesamowita scena w Uległości, kiedy bohater jedzie do tej pustelni Hesmensa, właściwego moim zdaniem głównego bohatera Uległości, tak? Ten konserwatywny pisarz z początku XX wieku. On idzie do tego monastyru, do tej pustelni, zaczyna klepać się po kieszeniach w poszukiwaniu papierosów, patrzy w sufit i ten czujnik na dymie zauważa, tak? Stwierdza, nie, no to jednak nie jest miejsce dla mnie, tak? Skoro ja nie mogę sobie tutaj zapalić papierosów, to w takim razie nie jest to miejsce dla mnie. Więc w takim razie katolicyzm nie jest również miejscem dla mnie. Wojtek często o tym mówi i nawiązuje tutaj do myśli Ciorana, tak? Że współczesny człowiek chciałby się odłączyć od normalnego biegu rzeczywistości, ale jego duchowość pozostaje duchowością chrześcijańską pod tym względem z takim niepogodzeniem, tak? Niepogodzeniem dla losu, dla złowrogiego losu, dla cierpienia. My jesteśmy jednak tym naznaczeni bardzo mocno. Przez Dostojewskiego, przez Sartra, przez całą tą myśl egzystencjalną, że my się nie możemy godzić z cierpieniem, tak? My chcielibyśmy być buddystami, tak? Ale takimi buddystami typu New Age, tak? Takim właśnie bardzo powierzchownym zrozumieniem tej religii, która nawiasem mówiąc jest niezwykle agresywna, gdy się wczytuje w pisma, tak? Przecież punktem rozpoczynającym każde myślenie w buddyjskie jest właśnie to złowrogie cierpienie i okrucieństwa tego życia, w którym my jesteśmy. My chcielibyśmy się odłączyć od normalnego biegu, tak jak robią mnisi buddyjscy, ale bez ćwiczeń duchowych, tak? Bez siedzenia kilka godzin, odłączając się od swojej świadomości. My chcielibyśmy to kupić, tak? My chcielibyśmy pójść skrótem bardzo często. My mamy w sobie ten duch raz rywalizacji, kontrastów, mamy ten duch polemizmu, tak, który wyrasta przecież z tego korzenia oświeceniowego, że my musimy, aby rzecz przyswoić, musimy się z nią zmagać bardzo często. Welbeck to pokazuje, ale pokazuje jeszcze ciekawszą rzecz na temat naszej współczesności. Ten wątek się tutaj nie pojawił w naszej rozmowie. To jest wątek racjonalności. A właściwie ja bym to nazwał wątek ograniczeń związanych z racjonalnością. Pan redaktor na mnie ze zdziwieniem zaprzeczał, co tutaj powie. Ja panu to spróbuję wyjaśnić na podstawie przykładu. On jest niezwykle wymowny i często się
pojawiają tego rodzaju myślenia, tego rodzaju wątki w twórczości Houellebecqa. I ona jest moim zdaniem najciekawsza w tej twórczości. To jest właśnie ten wątek ograniczeń związanych z racjonalnością. W Cząstkach elementarnych, w powieści z 1998 roku, on ma taki długi wykład na temat ustawy Norwida. Ustawa Norwida jest pokłosiem maja 1968 roku. Ustawa wprowadza do obiegu farmaceutycznego we Francji powszechność dostępu do środków antykoncepcyjnych. I on bardzo ładnie, tutaj Houellebecq bardzo ładnie referuje intencje legislatora, jak to się ładnie mówi, intencje ustawodawcy, że jak będzie powszechny dostęp do antykoncepcji, zresztą refundowany przez pomoc społeczną francuską, kiedy będzie otwarty dostęp, łatwiej będzie się ze sobą wiązać. To jest jak najbardziej logiczne i racjonalne myślenie, tak? Człowiek bardziej wstydliwy, podejdzie do kobiety, zaprosi ją na herbatę, no i dojdzie do zbliżenia w cudzysłowie bez konsekwencji, tak, skoro już istnieje pigułka i ona jest powszechnie dostępna. Houellebecq mówi, że nieprawda, bo to jest nieprawda, ludziom nie będzie łatwiej ze sobą być z tego powodu. Ten system selekcji będzie jeszcze bardziej okrutny, tak, kobieta, przykro mi, że tutaj zaczynam myśleć tak jak Houellebecq, tak? Ale kobieta stanie się bardziej wybredna, tak? Poprzez skórkę. A stosunek seksualny nie będzie gwarantem stałości związku. To jest nieprawda. Chociaż ustawodawca był przekonany, że w ten sposób ludzie się zaczną do siebie zbliżać i to wytworzy taką wesołą, powiedzmy, wspólnotę zbliżonych do siebie. To jest nieprawda. Houellebecq to pokazuje, to jest nieprawda. To samo, zresztą to się pojawia w tej książce Interwencje, ten artykuł o współczesnej architekturze. Tak? O architekturze, która jest cudownie funkcjonalna, pisze Houellebecq, która jest przeźroczysta, tak jak patrzymy na te drapacze chmur w Warszawie. Mi się wydaje, że to jest coś cudownego, coś jak z powieści prawnej, ale to tak nawiasem mówiąc. Powszechna funkcjonalność jest złudna, pisze Houellebecq. Ona wcale nie wytwarza człowieka bardziej uśmiechniętego. Proszę się pojawić w Mordorze o godzinie 13-14 w tych długich korytarzach, w różnych kolorach, w tej przeźroczystej architekturze. Ludzie wcale nie chcą tam być. No tak? Powiedzmy, że Mordor to jest miejsce w Warszawie, gdzie znajduje się wiele kierowców. Tak. Zagłębienie kierowców. Mnie się nie wydaje, że kierowcy integrują ze sobą ludzie, chociaż są bardzo różne techniki korporacyjne, które